Witam Państwa, zapraszam na krótką analizę indeksów. S&P w skali dziennej nie dostrzegamy tutaj w zasadzie w tej chwili żadnych zmian. Wszystko to, co powiedziałem wczoraj, mógłbym z powodzeniem dzisiaj powtórzyć. Na rynku amerykańskim rozwija się bowiem ruch boczny. Niezmiennie respektowane jest także zniesienie 18,6 całego poprzedniego ruchu wzrostowego. Kluczową zaporą popytową pozostaje natomiast przedział 1388-1391. I tak jak już wielokrotnie sugerowałem, dopiero po zanegowaniu tej strefy można by było uznać, że taki krótkoterminowy obraz techniczny indeksu uległ pogorszeniu i rynek amerykański wejdzie w związku z tym w kolejną fazę ruchu spadkowego. Jeśli chodzi o DAX, tutaj mamy pewne zmiany. Wcześniej eksponowałem tą kwestię ukształtowania się na wykresie prowzrostowej formacji ABCD. Obóz byków miał jednak problem z wykreowaniem silnego ruchu. Ten impet wyczerpał się już w rejonie zakresu 7013-20. Natomiast dzisiaj doszło do przełamania tej strefy, co jakby koresponduje z tym wcześniejszym układem ABCD i być może doprowadzi do konfrontacji w kolejnym takim krótkoterminowym węźle podażowym 7098-7105. Na razie zatem przewagę techniczną zachowuje niezmiennie obóz byków. A kluczową zaporą popytową pozostaje strefa 6868-79. I WIG20, tutaj również mamy naruszenie strefy 2272-75, co podobnie jak w przypadku indeksu DAX należy odczytywać jako wyraz oczywiście wzrostu presji popytowej i tym samym możliwości dotarcia indeksu do kolejnego węzła podażowego Fibonacciego. W tym przypadku mam tu na myśli strefę 2303-2306. Kluczową zaporą popytową pozostaje niezmiennie strefa 2220-23 zbudowana na bazie zniesienia 38,2. Dziękuję bardzo.